Dzisiaj jest niedziela, pokażę wam moje śniadanie. Śniadanie standard, czyli tak, filiżanka egipska z kawką. I tutaj mam moją owsiankę z owocami. I później sobie zjem na drugie śniadanie bułeczkę cynamonową, też z kawą. A na obiad będę mieć rybę i nie wiem co jeszcze. Zobaczcie, co się dzieje na polu. Jest niesamowita wichura. I te drzewa tak bardzo falują na wietrze, że to wygląda niesamowicie. Ale piękna już jest jesień. Ile liści, naprawdę. Nie wiem, kiedy nawet one spadły. Niedługo będzie o wiele więcej. Zobaczcie tę jesień, ale niestety wiatrek nie pozwala na to, żeby po prostu mieć normalną fryzurę. I właśnie jesteśmy pod kasztanem. Jest kasztanem tutaj. I tu się schował. Jakie piękne. Naprawdę. Prawie boję się. A tutaj to czaste. I zobaczcie, ile zebrałam kasztanków. Naprawdę jest tu ich dużo. Wiecie, jak to wygląda? Mamy mieszkaniki. Czas na drugie śniadanie. Jem bułeczkę, ale powiem wam, że nie wiem, czy będzie dobra, czy będzie miękka. Wczoraj była przepyszna, ale zostawiłam na dzisiaj. Tu mam kawę, nie mam już pełnej. I zaraz zobaczymy, czy będzie dobra. Może tak dam, żeby tutaj była jednak serwetka ze spodeczkiem, bo mi się nie wylało na wszelki wypadek. Pokażę wam bardzo dobrą herbatę, którą teraz piję. Tylko przesypałam ją do puszki. Ładne ma to opakowanie, ładne miało opakowanie. Takie wierzchnie, takie pudełeczko. Z takim słoniem, takim indyjskim jakby kwiatami. I bardzo ładnie pachnie ta herbata, jest przepyszna naprawdę. Postanowiłam, że przysypię do puszki, bo z tego mi było niezgodnie wsypywać, a to wyrzucam. Więc jak ktoś z was lubi dobre herbaty, niestety sypane, czyli trzeba po prostu będzie mieć jakiś filtr do tego, żeby żeby po prostu dało się pić, no to jest naprawdę bardzo dobra herbatka. I jeszcze z takich jedzeniowych rzeczy, nie wiem czy wiedzieliście, z darów natury, są morska z owocami bogatymi w witaminy. Kupiłam sobie kiedyś coś takiego, właśnie 100 gramów takiej są, naprawdę też bardzo, bardzo dobre. I ostatnia rzecz to taka kawa Sultan, przywieziona z Cypru, też bardzo dobra, też właśnie przespałam sobie ją do puszki. Jem drugą bułeczkę. Następnym razem zrobię sobie dwie porcje, bo wiecie, nie robię tylko dla siebie, no więc fajnie by było, żeby każdy miał chociaż za trzy, prawda? A naprawdę są dobre. Zrobiło się naprawdę jesiennie. Zobaczcie, jabłuszka na drzewie tutaj są. Takie małe, małe jabłuszka. Ale jak powiększą, to wyglądają duże. Lubię takie jesienne klimaty, naprawdę. Otworzyłam i zaraz będę kosztować. Zobaczcie, jakie mam ładne kwiaty, takie goździki, które jeszcze całkowicie nie rozkwitły, ale już niedługo na pewno rozkwitną. Kończy się ten dzień, a ja najpierw się wykąpię, później jeszcze zamierzam sobie poczytać. No i
tyle, no i skończył się ten dzień, skończył się weekend, te weekendy kończą się z prędkością światła. Ja, słuchajcie, dzisiaj nic specjalnego nie zrobiłam. Rozmawiałam przez telefon z kilkoma osobami i no coś tam sobie w domu porobiłam na komputerze, coś, jeżeli chodzi o takie gotowanie czy tam jakieś rzeczy. I słuchajcie, ta niedziela się skończyła. Tak samo wczoraj, to nawet nie pamiętam, wczoraj trochę sprzątałam, coś tam robiłam i normalnie już. Pojechałam właśnie do Auchan i no w ogóle dałem jeden i tam po prostu pochodziłam trochę po tych sklepach, kupiłam parę rzeczy, no i normalnie koniec. Koniec, po prostu koniec weekendu. Spójrzcie na to, tak bardzo spodobał mi się tam ten czarny sweterek z H&M-u, że kupiłam sobie jeszcze biały, właśnie taki z farbanką, no jest po prostu ładny. Naprawdę zobaczcie, fajny, taki typowy. Tu niby cieplejszy pod szyją, taka farbaneczka, taki jakby taka forma półgolfika, ale właśnie taki naprawdę jest fajny. Cause it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right, nothing can stop me in the night, like I am leaving all the bad stuff. And trying to remain so strong, I know it's good if I'm wrong. I got it, I got it. Witajcie, mam taką oczywiście owsiankę, jak zawsze, także już wam nie pokazuję, jak ja to robię, no bo to jest bez sensu. Kawa mojej egipskiej filiżance. I zobaczcie, mam tutaj takiego ładnego goździka kamiennego, bardzo mi się podoba. I na osłodne dniak czekoladkę, która też na pewno będzie smaczna. No i zabieram się do czegoś zaraz. Śliczny jest ten goździk. I włożyłam go do takiego małego flakoniczka. To była kiedyś solniczka, ale zginęło mi wieczko, więc teraz jest to mały flakonik. Dobrze, a ja zabieram się, słuchajcie, do pracy, tylko szybko zjem to śniadanie. Zaraz zaczynam moją pracę online. Słuchajcie, nie wiem, co się stało z moimi włosami, ale dosłownie nie wiem. Jakoś mi się wyprostowały. Nie wiem, co jest z nimi, chyba się nie najlepiej czuję, ale jakoś one wyglądają dziwnie. Oczywiście świeci mi tu. No dobrze, więc tak, musiałam zamknąć okno, bo tak bardzo szumiało, że chyba to było słychać i przeszkadzało. Zobaczcie, jestem w tej bluzie, w tej M-ce, nie w M-ce, w S-ce. W S-ce. Ta S-ka mi się lepiej podoba. Lepiej się tak na mnie leży. I, no i tak jest to duża. I tak jest taka, wiecie. Ale mam tam tą M-kę jeszcze. Taką kupiłam sobie do domu, oversize'ową. Na zimę, bo tu jest taki miś po prostu pod spodem. Ale tak ubrałam na chwilę, żeby sobie po prostu ją zobaczyć. Ona naprawdę... Naprawdę jest ładna. Ja teraz siedzę, to tak nie widać. Poza tym, wiecie, jeżeli tak mało właśnie tutaj widać, fajnie by było, jakby ta bluza miała odrobinkę większy dekolt, ale z drugiej strony, wiecie, na zimę, no to fajnie, żeby tutaj było zakryte. To jest taka cieplejsza bluza, jeżeli nawet ubierzemy na to jakąś kurtkę, czy kurtkę ramoneskę, czy coś takiego, no to po prostu fajnie, jak tutaj mamy pod szyją, jeżeli gdzieś wychodzimy, ale ta bluza mi się niesamowicie podoba. I ten kolor jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Także ja sobie kupiłam w AM-ie i jedną z tych bluz kupiłam za, to znaczy miałam bon na 20%, więc naprawdę fajnie. Ale no taki wzór pojawia się co jakiś czas, więc chciałam po prostu sobie go zachować na dłużej. W każdym razie bardzo, bardzo mi się to podoba. No i słuchajcie, teraz zostało mi ile? 25 minut, więc zaraz zaczynam pracę zdalną. Jak skończę, no to będę mogła po prostu zająć się swoimi sprawami. Nie, słuchajcie, denerwuje mnie to światło. Po prostu tak mi pada to światło.
To jest tak ostre światło, że nie da się nagrywać. Nie da się nagrywać. Jak odsłonię, no to po prostu jest tutaj taki blask, że się nie da. A tak, no to tak, tutaj jest zaciemniona część. Tutaj mam połowę twarzy, taką połowę taką. I to tak bije mocno, mimo że to przez rolety, że ja już nie wiem, co zrobić. I tak codziennie, no nie da się inaczej, także to nie wygląda dobrze i ja na tej chwili też nie wyglądam dobrze. No ale co ja na to poradzę, jak nie ma innej możliwości chwilowo. Może z czasem będzie, ale no chwilowo naprawdę jest tak, jak jest. Także ja, wiecie, pracuję nad tym, żeby w moim pokoju po prostu zmniejszyć ilość rzeczy. Oczywiście wiadomo, książek. Książek też mogłabym zmniejszyć ilość książek, ale no nie będę ich zmniejszać, bo lubię te książki, po to je kupiłam, żeby je mieć. Po prostu lubię je. Czasami do niektórych wracam. Nie wracam do, wiecie, do pewnych powieści, do kryminałów, no to rzeczywiście mogłabym się pozbyć. Znaczy nie do niektórych kryminałów lubię sobie wrócić, ale to właśnie są te kryminały takie psychologiczne. No są pewne książki rzeczywiście, których mogłabym się pozbyć i to by dużo dało. I wiecie, teraz jeszcze właśnie jest to, że ja w ogóle mam bardzo, bardzo dużo rzeczy, które służą mi do pracy. Mam je w domu. Natomiast teraz, jak jest zdalna praca, mam ich jeszcze więcej. I mam to wszystko w domu. I nie dość, że mam tak mało miejsca i jeszcze tyle tych rzeczy z pracy. Naprawdę, ja mam 1/4 pokoju mi to zajmuje dosłownie, a może nawet więcej. Także po prostu to jest dla mnie taki wielki problem i to mi utrudnia wszelkie działania. Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night. Like I am leaving all the bad stuff. Naprawdę trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno było tak wiosennie. Ale niestety już jest jesień. Zobaczcie, dzisiaj jest wiatr. Po prostu szaleje wichura. Nie ma tutaj nikogo, więc mogę się do was odezwać. Wyszłam się przejść. Zobaczcie, jak będzie zielono. I idę właśnie teraz do babko na chwilę, żeby zobaczyć, czy nie ma jakichś fajnych rzeczy do segregacji. Potem wracam do domu i będę jeszcze sobie coś robić. Postanowiłam, że wam coś pokażę. Byłam dzisiaj, babko, i zobaczcie, kupiłam sobie. I zobaczcie, kupiłam takie pudełko. Ono jest fajne. Ja jeszcze nie wiem, co ja z nim zrobię, ale wiecie już, że muszę sobie jeszcze takie kupić. Czekajcie, bo ono wyglądało w taki sposób. Jest takie składane, fajne i jak już wam na przykład nie jest potrzebne, to można sobie go założyć i gdzieś się po prostu przechowywać, a tak normalnie, no to jest takie. Tutaj sobie wkładamy to dno i słuchajcie, no fajnie wygląda, bo o właśnie z tej strony, nie, z jednej strony ma to o, takie pudełeczko. I słuchajcie, ja tak się zastanawiałam właśnie, że chciałabym mieć w jednym miejscu wszystkie książki takie, wiecie, kucharskie. Takie różne właśnie do mojego leczenia i do mojej diety. I tu bym sobie w tym ułożyła i to by tak, wiecie, było takie podręczne. Ładnie by to wyglądało. Można sobie to gdzieś ustawić i mieć po prostu takie łatwe do tego dostępu. Nie mam takiej półki, gdzie mogłabym położyć, bo też muszę mieć inne rzeczy, na przykład do pracy i w ogóle. No i też już tutaj mam to wszystko tak poukładane, więc myślałam, że można w takim celu to wykorzystać. Ale ogólnie, na początku jak ja to kupiłam, to myślałam, że ja bym sobie tutaj włożyła wszystkie takie płyny, wiecie, które mam w łazience i po prostu to tak ładnie ustawiła i żeby one tak lepiej wyglądały niż tak zwyczajnie, jak są po prostu tak rozstawione w tym miejscu, w którym są, że w takim pudełeczku by fajnie wyglądały, więc jeszcze sobie chyba takie dokupię. Można też ładnie takie mniejsze ręczniczki zwinąć i też sobie tutaj tak po prostu poustawiać. No wiadomo, dużo rzeczy tu można włożyć, można to mieć po prostu do szafy, na przykład na segregację jakichś skarpetek czy czegokolwiek, albo nawet na segregację zabawek takich mniejszych dla dzieci czy jakichś tam różnych drobiazgów.
Więc jeszcze kupiłam sobie takie gumki. Aha, czekajcie, to pudełko kosztuje 4,99. Słuchajcie, ono kosztuje 4,99. Tak. Jaki patrzyłam w ogóle na tę cenę, że myślałam, że no nie, 4,99 to spoko. Potem tak. Co my tu mamy? Kupiłam sobie... Tak, za 4,99 kupiłam tyle gumek, bo nie wiem, już mi po prostu tak mało gumek zostało, że nie wiem, co się dzieje z tymi gumkami, zawsze mi giną. A te są fajne, bo nie mają żadnych metalowych części, które wyrywają włosy, więc to jest fajne. Jeszcze jedna rzecz. Kupiłam biustonosz sportowy, taką M-kę, więc, bo zamierzam ćwiczyć. No jakoś, ponieważ jej tak ćwiczę w domu, więc nie ma to znaczenia, jaki ja mam biustonosz. Zresztą ja najlepiej lubię czarny. Też były takie fajne z różowym. Pasowałoby mi do tych moich leginsów, które mam z Victoria's Secret, które sobie przywiozłam z Warszawy jako pamiątkę. Ale też do tych, które mam tutaj. Czekajcie, ile on kosztował? 7,99. Tak. Najdroższa rzecz z tych zakupów. Zobaczcie, kupiłam coś takiego. To można założyć na drzwiczki, na przykład szafki albo drzwi po prostu wejściowe i mieć coś takiego na powieszenie jakiejś rzeczy. Można sobie to na przykład w łazience po prostu założyć i na przykład, no nie wiem, nawieszenie ręcznika, nawieszenie rzeczy jakichś albo w kuchni, nawieszenie ściereczki. Albo można to sobie założyć właśnie na drzwi, tu powiesić haczyki i powiesić wszystkie swoje torebki. Albo po prostu paski. Można założyć w środku szafy i na przykład mieć powieszone jakieś paski, jakieś takie różne apaszki czy coś takiego. Nie wiem, do czego jeszcze to wykorzystam i czy to w ogóle zostawię, czy mi się to sprawdzi, ale słuchajcie, wzięłam to tak na próbę. Aha, właśnie podobno można 90 dni oddawać w pepko rzeczy, więc w razie czego mi to po prostu nie rozkładam tego, wiecie, nie rozbieram tego, bo wiem jeszcze, czy to zostawię. Bo pudełko to jeszcze w ogóle dokupię na pewno. Biustonosza oddać nie mogę, jakby był niedobry. No a gumki do włosów, no to na pewno zostawię. No także tak, takie rzeczy kupiłam. Na razie nie robię takiego konkretnego denka, tylko pokażę wam jeszcze dwie rzeczy, które zamierzam wyrzucić. Jest to tak, garnier, płyn micelarny, 3 w 1, taki ten różowy i ja miałam zielony, teraz mam różowy, one są naprawdę dobre, no są w porządku, naprawdę lubię je, a drugi coś, co miałam i co było wspaniałe, to jest z takich kosmetyków naturalnych, to jest po prostu taki kawowy krem do ciała, bo przepięknie pachnie kawą, wiadomo, bo kawa ma takie właściwości ujędrniające i wpływające dobrze na celulit, ale to był taki kosmetyk naturalny, to nie był taki, jak się kupuje po prostu zwyczajnie w sklepie i on tak pięknie pachnie tą kawą, naprawdę był super, chyba sobie jeszcze go kiedyś kupię, nie pamiętam jak się nazywał sklep, w którym go kupiłam, bo to był taki sklep online, ale jak znajdę ten sklep, to sobie go kupię, ale jest świetne to. Tak pięknie pachnie kawą, moja oczywiście uwielbiam zapach kawy. Jak na pewno zauważyliście, ja tej kawy piję dosyć dużo, tylko że ja piję taką słabą, bo Nescafe kremy jest słaba. Jeżeli ją porównacie na przykład do Jacobs, jak wypiję jedną łyżeczkę Jacobs, to dostanie po niej wysokiego ciśnienia, a po tej mojej to w ogóle mogę wypić kilka tych kaw i jest spokojnie, bo ja piję tylko z jednej takiej bardzo malutkiej łyżeczki w tej mojej małej filiżaneczce, więc mogę sobie wypić kilka takich kaw, ale gdybym piła taką normalną, na przykład Jacobs zieloną, no to mogłabym wypić tylko jedną na dzień lub dwie, no i nie byłoby tak. Także wolę taką słabą kawę i wypić sobie kilka razy, żeby mieć tą przyjemność więcej razy. No więc tak, tak to wygląda, więc użyłam to też, to wyrzucam i zużyłam jeszcze taki brzoskwiniowy Le Petit Marseille, ten właśnie żel pod prysznic, też go wyrzucam. Spójrzcie na to, ja sobie teraz zjem ciasteczko takiego makaronika, którego kupiłam wczoraj
Przedwczoraj w TK Maxie. I jeszcze, słuchajcie, na tym stoliku tutaj sobie tak ustawiłam w tym pudełku książki i uważam, że to fajnie wygląda, że po prostu one są tak, wiecie, uporządkowane, a tu jeszcze mam taki zeszyt, który mi też służy do mojej pracy. Tam muszę mieć zapisane różne rzeczy i czasami sobie też takie rzeczy z YouTube'a wpisuję, ale to mało tego jest, raczej wszystko tam z mojej pracy jest, żebym się nie pogubiła przy tej zdalnej pracy. I właśnie te książeczki tutaj sobie tak ładnie stoją, łatwo znaleźć, więc bardzo mi to pasuje. Idę teraz do drugiego Pepko, bo mam po jednym. Kupiłam pojemnika. Właściwie dwa. Jeden szary, drugi zielony. I teraz jeszcze chciałam jeszcze szary. Piękny ptasiu, młody. Nie wiem, mam nadzieję, że umie latać. Że nie wypadł nie jest, ale to jest taki żółty dziobek. Nie wiem, czy to nie gołąbek młody. Ładne jest coś ptaszki, ale piękne. Wróciłam do domu, powiem wam, że jestem taka zmęczona normalnie. Przeszłam tylko przez park i praktycznie później tam takimi chodniczkami do sklepu. Byłam w jednym Pepko, potem w drugim i normalnie jestem półżywa. Muszę sobie coś zjeść, bo o 17 mam szkolenie, a jest 14:30. Zjem sobie coś i później jeszcze sobie przepakuję rzeczy do tych pudełek tutaj w pokoju, bo kupiłam też takie do łazienki, zaraz wam zresztą pokażę. No dobrze, więc słuchajcie, wziąłam dwa takie zielone do łazienki, jedno takie szare do kuchni i właśnie te moje książki i jeszcze tam na zarysie. Trzy takie szare tutaj do mnie do pokoju, także fajne są, fajne. I te łazienki też mi się bardzo podobają, takie zielone, bo ja mam elementy zielone w łazience, więc to mi będzie pasowało. Także tak, takie moje zakupy z Pepko. I słuchajcie, to kosztuje 4,99, więc wiecie, jest dosyć tanie, a można sobie fajnie posegregować rzeczy, więc zaraz się tym zajmę. I'm somewhere in the middle. Try to find myself again. But life is one big riddle. All the future and what's been. Guess it's the way it goes. And I will never know why you left.